Ostatni w tabeli łódzki klub sportowy w 18 kolejce PKO BP Ekstraklasy podejmuje Legię Warszawa, która chce wykorzystać stratę punktów Śląska Wrocław i porażkę Lecha Poznań i zbliżyć się do tej drużyny w tabeli. W 15 minucie Blaszk Kramer sam na sam z Aleksem Bobkiem, ale górą bramkarz ŁKS-u, świetna interwencja. W pierwszych 45 minutach niewiele więcej się działo, ale tu jest pierwsza groźna akcja ŁKS-u tuż przed przerwą. Dani Ramirez strzela, piłka odbija się od Jędrzeja Zająca i wpada do siatki. Jędrzej Zając wpisuje się na listę strzelców. To debiutant, po raz pierwszy gra w Ekstraklasie, ten 19-latek, i strzela swojego pierwszego gola, a więc do przerwy ŁKS prowadzi 1-0, ale po przerwie uderzenie Bartosza Slisza z dystansu z problemami broni jednak Bobek. W drugiej połowie Legia Warszawa podkręca tempo i nie schodzi długimi fragmentami z połowy ŁKS-u. To Paweł Wszołek, świetny dribbling i gol pomocnika Legii. Znakomite otwarcie drugiej części gry przez legionistów. Paweł Wszołek doprowadza do wyrównania. Goście nie mają jednak zamiaru zwalniać tempa. Suną kolejne ataki legionistów. 56. minuta meczu. Yuri Ribeiro, co za strzał! Przepiękne uderzenie, ale minimalnie niecelne i piłka trafia w poprzeczkę. To Josue na głowę Ernesta Muciego i doskonała interwencja Aleksandra Bobka, który sparował piłkę na poprzeczkę. No mnóstwo pracy miał golkiper ŁKS-u w drugich 45 minutach i jeszcze w słupek trafia Josue. No niesamowite, Legia ma ogromną, przygniatającą przewagę, ale jest nieskuteczna. Jeszcze raz Josue. I znów piłka tylko prześliznęła się po poprzeczce. Takie nawet sytuacje mają legioniści. Czyhał tam Mark Gual na dobitkę, ale piłka znów dotyka słupka i wpada nie z tej strony bramki, z której życzyliby sobie zawodnicy z Warszawy. Jeszcze pudło Gila Diaza w 83 minucie. No i nic z tego. Legia Warszawa nie jest w stanie wygrać tego meczu, mimo że momentami ma przygniatającą przewagę. Ostatecznie remisuje i to już jest 6 remis w tej kolejce, a więc w Łodzi ŁKS zabiera punkty Legii, remisuje z Legią 1-1. ŁKS-owi niewiele to daje, bo wciąż jest ostatni w tabeli. Legia na 5 pozycji. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.